konserwatyści. Komuniści zwalczali przez ostatni tydzień konserwatywnego sędziego Breda Kavana, katolika, chrześcijanina. Nie chcieli go dopuścić do Sądu Najwyższego. No, został wybrany większością głosów 50-48. Także będzie w Sądzie Najwyższym. Nareszcie będzie 9 sędziów. No i dlaczego to jest ciekawe i w tym wypadku dosyć śmieszne, bo Sąd Najwyższy miał zacząć obrady, czy swoje przesłuchania, czy te wydawać decyzje od 1 października, ale przez to, że wszystko się przesunęło, szczególnie z troszeczkę psychicznie chorą dr Ford, która oskarżyła go o gwałty zbiorowe, na które powiedziała, że chodziła bardzo często. No, dziwne jest to, że można chodzić na gwałty zbiorowe dosyć często. To jeszcze bardziej dziwniejsze niż zbiorowy, niż seryjny samobójca. No, w każdym bądź razie Brett Kavanaugh został wybrany, a w zeszłym tygodniu Sąd Najwyższy obradował między innymi o żabach zagrożonych, które mogą wyginąć w Ameryce. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? Serdecznie zapraszam. No i nie są to żaby, nie są to łódka żabie w Paryżu na Champs-Élysées. Nie są to do jedzenia, to są żabki, takie malutkie żabki, które w zasadzie żyją w Mississippi. Nawet nie w Luizjanie, w Mississippi. No jest taka sytuacja, że rodzina ma ponad 1000 hektarów ziemi niedaleko rzeki, która dzieli właśnie stan Mississippi i Luizjanę. No i tam Ministerstwo Ryb i Dzikiego Zwierza, czyli ten Fish and Wildlife, no ja sobie tak tłumaczę, to ryb i dzikiego zwierza, bo to takie dosłowne tłumaczenie jest, no ale powiedzmy Ministerstwo Środowiska Naturalnego. No i w tej Luizjanie pewna rodzina ma 1000 hektarów ziemi. Obok jest firma, która ma tartak i wycina drzewa. Oni mają tam około 100 hektarów, no ale wynajmują czy dzierżawią większość z tego 1000 hektarów od tej rodziny. No i teraz to Ministerstwo Ryb i Dzikiego Zwierza powiedziało, że ten rejon to jest właśnie rejonem zagrożenia tych żab. No tych żab samych w sobie to już tam nie ma od lat 1960 już tam nie ma tych ryb, czyli ponad 50, 60, 70 lat tych żab już tam nie ma, no ale Ministerstwo Ryb powiedziało, że tam mogłyby być te żaby, jeżeli w innych miejscach zaczną znikać. No, jest w Ameryce coś takiego jak dodatek do konstytucji, czy poprawka do konstytucji, piąta poprawka do konstytucji, która mówi, że państwo nie może zabrać niczego od obywatela bez kompensacji. No i to się odbywa bardzo często, że jeżeli ludzie mają jakieś tam ziemię, nie ziemię i jest tak public domain, czyli własność publiczna, jeżeli w imieniu dobra wspólnego jest potrzeba taka, no to rząd przychodzi i mówi, ile to kosztuje, proszę bardzo, i gdzie możesz sobie kupić coś takiego gdzieś indziej, no i z podatków idzie, wykupują ich i ci ludzie po prostu no muszą przyjąć tą ofertę, nie mogą powiedzieć, że odejdą za 10 razy więcej, czy coś takiego. Nie ma tej spekulacji, to jest po prostu wartość rynkowa, jaka jest i po prostu nie ma konfiskacji, ale jest jak i dobrowolne kupienie. No ale w tym wypadku jest dużo gorzej, bo w tym wypadku to Ministerstwo Ryb powiedziało, że te 1000 hektarów to jest po prostu potencjalne zamieszkanie dla tych żab, no ale nie kupiło. Także w zasadzie zabroniło tam czegokolwiek robić. No i nie kupiło, czyli bezużyteczne. No i teraz ci właściciele poszli do 3 instancji, tam najniższy sąd, średni i wyższy,
I teraz trafili do Sądu Najwyższego, no i Sąd Najwyższy obradował. No i oczywiście lewactwo, czyli Ginsburg, ta Żydówka amerykańska ma 85 lat już, Kagan, podobne podejście czy pochodzenie, no i cała ta lewica to w zasadzie mówi tak, państwo ma rację i szkoda biednych żabek. Prawica dla odmiany mówi, no chwileczkę, gdzie jest własność prywatna, gdzie jest odszkodowanie, kto ma za to zapłacić, dlaczego prywatna osoba ma tracić i tak dalej. Także kompletnie lewica i prawica widać na samym początku. Jeżeli Brett Kavanaugh przyjdzie, no to walnie pięścią w stół i powie, czy wyście oszaleli. Oczywiście, że państwo nie może nakazywać bez rekompensaty. To jest w konstytucji, no i to tyle. A tu Sąd Najwyższy siedzi i tam kombinuje. Problem jest taki, że 4-4 i teraz te głosy, no to oni nie mogli podjąć decyzji, to decyzja poprzedniego sądu jest ważna. Dlatego w Sądzie Najwyższym w Ameryce jest 9 osób, bo zawsze będzie większość. No i teraz ten, jak byłby Kawana, to jakieś by było rozstrzygnięte, a tak to posiedzenie bez sensu. Wydawałoby się, że Sąd Najwyższy mógłby coś takiego zrobić, że jak jest 8 osób, no to powinni losowanie jakiegoś zrobić, kto tego dnia przychodzi chory, powiedzmy, tak? Albo dzwoni, halo, jestem chory, albo halo, opony mi przymarzły do asfaltu, żeby nie przyjść, tak? Żeby było powiedzmy 7 osób, mogliby się umawiać, kto nie przychodzi. No i wtedy wydawać wyroki sądowe, no bo przy 7 osobach będzie zawsze większość 3-4, tak? No ale tak śmiechy na bok, to jest to, że całe to ministerstwo powiedziało, że to może być ten habitat, czyli miejsce zamieszkania, to jest 100 kilometrów od miejsca, gdzie są te żaby, bo te żaby faktycznie tam gdzieś mieszkają i rosną. To jest taka specyficzna sytuacja z tymi żabami, no bo one rosną i składają jajeczka w takich bajorkach. Te bajorka po prostu, kiedy tam duży deszcz pada, kiedy rzeki wylewają, to są tam w tych rejonach takie moczary, bajorka, nie bajorka. No i ale nie ma wody w większości roku, także tam ryby się powiedzmy nie utrzymają, no bo to wysycha. No, dla tych żab jest idealne, no bo te jajka składane i ta skrzek ten żabi i one się rozwijają. Tyle tylko, że następnym problemem to jest taki, że one muszą mieć powiedzmy przechodzić z tych bajorek do bajorek, także to musi być jakieś takie naturalne, puste miejsca, nie mogą być drzewa, nie drzewa, krzaki. No i kiedyś lata temu, no to w tych rejonach to od czasu do czasu to wszystko się wypalało po prostu i te krzaczory, te małe, niskie krzaczki się wypalały, no i te żaby mogły sobie skikać. A teraz już jest te planowanie czy pilnowanie przeciwpożarowe, tam ludzie zaczęli mieszkać, rozbudowywać się, no i tych pożarów już tak nie ma. No i teraz ta lewica w Sądzie Najwyższym mówi, no tak, no to bo jeżeli państwo może zrobić pewne rejony, ale muszą być trzy warunki spełnione na to miejsce. Przede wszystkim te zwierzęta, które mogą zaniknąć, żyją na tym terenie. To nie jest prawda, no bo tam żadnych nie ma. Poza tym drugi warunek jest taki, że muszą spełniać właśnie te warunki do przeżycia tych żab, a tam nie spełnia się, bo są te drzewa, które trzeba by było powycinać, są te krzaczory, które trzeba by było pospalać i tak dalej. Także jeżeli przyjdzie Brett Kavanaugh, no to on zreperuje takie idiotyczne te sprawy właśnie, jakie sędziowie tam rozpatrują. No, lewactwo nie chciało Bretta Kavanaugha, dlatego że te dotyczące tych skrobanek w Ameryce, legalności skrobanek w Ameryce, no i do posiadania broni. No i on jako chrześcijanin, jako katolik, jako tradycjonalista w zasadzie
będzie podtrzymywał prawo Amerykanów do posiadania broni wyrażonego w Konstytucji. No i tak samo będzie wyrażał na pewno prawo do własności prywatnej w tym wypadku tych tysiącach hektarów, gdzie na siłę państwo chce powiedzieć, że tam może żaba sobie żyć. No nie żyje, a może sobie żyć. Także to jest dzika biurokracja amerykańska. Dzika biurokracja, która sięga do Sądu Najwyższego, a Sąd Najwyższy jest połowa co najmniej z nich, tak samo jest nienormalna, jak te ministerstwa środowiskowe. To jest po prostu nieprawdopodobne to, co się dzieje. Ludzie wariują. No i oczywiście jest poparcie społeczeństwa, no bo społeczeństwo mówi, no tak, fajnie by było, żeby te żaby sobie tam żyły. No ale to nie jest na ich terenie, oni grosza nie dodadzą. To ta grupa, ta rodzina mówi, że straci 30 milionów dolarów właśnie przez to. To się 10 lat ciągnie. Czyli to jest powiedzmy 3 dolary za metr kwadratowy. No przypuszczalnie oni nie płacą podatków rocznie od 30 milionów. No ale oni mówią, ile mogliby by stracić. No normalnie to powinno być, że jeżeli faktycznie Ministerstwo Środowiska zdecydowało, że coś takiego powinno być, no to powinni dać im ofertę i wykupić, ale po prostu zmuszać ludzi, żeby nic tam nie robili, bo im przezmienili przeznaczenie, no to jest bandytyzm, to jest komunistyczny, socjalistyczny bandytyzm. Jest nadzieja, że Brett Kavanaugh przyjdzie i po prostu będzie wyjaśniał te podstawowe rzeczy, no bo to są podstawowe rzeczy, które każdy człowiek, który przeczyta konstytucję, to powinien wiedzieć. No a jednak Kagan czy Ginsburg czy inni nad tym się zastanawiają. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję. Do następnego.